Janusz Kołodziej, dobry wieczór Państwu. Witam w naszym cotygodniowym programie Hej Śląsk. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Kamil Dankowski, obrońca, pomocnik, tak czy siak piłkarz wrocławskiego Śląska, którego witam bardzo serdecznie w naszym studio. Witam serdecznie. Kamil, jesteś młodym zawodnikiem u progu kariery. Nie wszyscy znają Twoją drogę, jak się rozpoczęła Twoja przygoda z piłką. Teraz już można powiedzieć w piłką no, taką dużą, wielką w ekstraligowym wydaniu. Wróćmy no, tych kilkanaście lat. Skąd zainteresowanie sportem, piłką nożną w szczególności? No, w wieku 6 lat tato tą pasję, jak można powiedzieć, wbił, zaprowadził na pierwszy trening. No i gdzieś mi to się spodobało. W wieku 7 lat zacząłem już tak praktycznie codziennie chodzić na treningi, bo miałem drobną przerwę z martwicą kolan, ale to wszystko no, wyszło na dobre. I tak. A gdzie to było, przypomnę? W Kłodzku, bo ja ogólnie pochodzę z Kłodzka. Mój pierwszy klub Nysa Kłodzko, trener Zbigniew Markiewicz. Którego chyba pozdrawiamy serdecznie. Serdecznie pozdrawiamy, tak jest. No i tak to się wzięło. Później trafiłem do FC Wrocław Akademii. Tato mnie zabrał na testy, to nie tak, gdzie oni gdzieś mnie zauważyli czy coś, tylko tato mnie właśnie zabrał na testy. W FC Wrocław pograłem 3 lata, w wieku juniorskim oczywiście, i trenerzy zauważyli mnie gdzieś na kadrze dolnośląskiej ze Śląska Wrocław. Zaprosili mnie na testy, pozytywnie wyszło wszystko i jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w Śląsku. Podpisałem teraz kontrakt na 4 lata. I mam nadzieję, że sięgniemy po jakieś trofeum, bo to jest moje marzenie w Śląsku. To jedno już znamy, drugie zapewne związane no, z reprezentacją, bo każdy piłkarz, który zaczyna swoją karierę klubową, najpierw w tych niskich ligach, czy tak jak w Twoim przypadku juniorskich, FC Akademii Wrocław to bardzo uznana marka, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży. Teraz mamy Akademię Piłkarską Śląska Wrocław, której dyrektorem jest znakomity trener, w przeszłości napastnik Śląska, legenda Śląska Tadeusz Pawłowski. I Ty jesteś takim modelowym przykładem, że jeżeli ktoś ma pasję, przede wszystkim lubi ciężko pracować i być może talent zauważony przez szkoleniowców, to te marzenia można realizować. Od jakiegoś czasu jesteś już w kręgu zainteresowań, grasz w różnego rodzaju młodzieżowych reprezentacjach, ale docelowo to chyba ta pierwsza drużyna. No dokładnie. Moim zdaniem myślę, że każdego młodego zawodnika jest przede wszystkim gra z orłem na piersi. To gdzieś było moje marzenie, przede wszystkim zagrać w tych drużynach juniorskich. Gdzieś tam podpatrywałem kolegów. Ja zacząłem troszkę później w tej reprezentacji grać, bo gdzieś tam w U15, W16 już moi koledzy grali, gdzieś tam troszkę zazdrości było, ale później się wszystko fajnie potoczyło. Od kadry U17, jak dobrze pamiętam, jestem co chwilę powoływany. Ale tak jak pan powiedział, wiadomo, że reprezentacja narodowa to jest... Ta reprezentacja, gdzie trenerem jest Adam Nawałka, i myślę, że każdego młodszego chłopaka jest to marzenie grać w tej reprezentacji, także moje też. Z wieloma swoimi kolegami młodymi, którym może mniej się poszczęściło, grają w niższych klasach, pewnie się spotykasz, wymieniacie jakieś poglądy. Ty jesteś przykładem człowieka, który z mniejszej miejscowości, no Kłodzko duża, uznana miejscowość, ale niekoniecznie najlepsze doświadczenia piłkarskie. Nysa Kłodzko balansuje między różnego rodzaju ligami, za słabsza ligę niżej, za silna ligę niżej, za słabsza może troszeczkę w lidze wyższej. Czy na przykład myślisz o tym, że takie miejscowości i tacy trenerzy, którzy mieliby wsparcie i połączenie, jakiś kontakt z drużynami i trenerami typu Akademia Piłkarska, to byłaby większa szansa dla chłopców, którzy mogliby szybciej trafiać do tych renomowanych klubów? Myślę, że na pewno, bo wiadomo, Wrocław, duże miasto, dużo bardzo dobrych trenerów przede wszystkim, te szkółki piłkarskie, teraz Śląsk zrobił to, co miało już być dawno, tak? Ta szkółka dla wszystkich dzieci. Na przykład ja mam dużo znajomych, dużo polecam przede wszystkim szkółki we Wrocławiu. Już paru moich kolegów trafiło. Bodajże przykład Górski, który wyjechał do Ajaxu, też trafił do Akademii. Stamtąd go gdzieś skauci zobaczyli. Także myślę, że to by było bardzo dobre dla tych młodszych chłopców, bo wiemy, że jeśli no, chce się grać w piłkę, to trzeba się poświęcić od małego. I ja wyjechałem do Wrocławia mając 13 lat, no i gdzieś mi to
no sprzyja mi to, fajnie to wyszło, ale nie siadam na laurach, chcę, żeby to było dalej, chcę wyjechać za granicę, ale tak jak powiedziałem, skupiam się najpierw na Śląsku, żeby to było jak najlepiej. Rozmawiałem z wieloma osobami, no ogólnie i z kibicami, i z trenerami na temat Kamila Dankowskiego. Ci, którzy cię znają lepiej, mówią, że to młody człowiek, ułożony, który wie, czego chce. Czy ty potwierdziłbyś to? Myślę, że tak, że było gdzieś kiedyś jakiś tam głupi wybryk mały, ale to... Już za tobą. Już jest za mną. Chciałem, no najlepszą obroną jest gra na boisku. Że ci, co myśleli, że jestem taki, chcę to udowodnić przede wszystkim dobrą grą w zespole. No i a ludzie, myślę, o tym zapomną, jak będę dobrze grał. Kiedy naszym gościem w studio był Łukasz Madej, no, mistrz Europy do lat 17, najlepszy rozgrywający, tak został wybrany przez trenerów po tych zawodach. Zapytany, dlaczego on sam powiedział, że nie do końca się zrealizował, mając teraz 35 lat, powiedział, że dlatego, że trenerzy często ustawiali go na pozycjach, na których nie zawsze mu się dobrze grało, chciał być tym rozgrywającym, podwieszonym pod napastnikiem, a ze względu na swoją szybkość, umiejętność dryblowania, często występował na skrzydle i może to była przyczyna tego, że nie rozwinął się, nie potoczyła się ta jego kariera tak, jakby sobie wymarzył. Czy ty na przykład grasz jako prawy obrońca, to jest twoja wymarzona pozycja, czy też prawy pomocnik, czy też może gdzieś indziej? Troszkę tajemnic zdrać. Gdzie nie, czułbyś tak się jak, najlepiej? Jak pan powiedział, prawa obrona, zawsze gdzieś to była moja ta ulubiona pozycja. No chociaż no nie narzekałem, bo w Śląsku na dużo pozycjach grałem. Lewa obrona, lewa pomoc, prawa pomoc. Ale najbliżej i najlepiej się czuję na tej prawej obronie. Czyli to jest to miejsce, którym chcesz się realizować i o to miejsce chcesz powalczyć na przykład z Łukaszem Piszczkiem, że mógłbyś, jak dobrze wszystko się potoczy, być za rok, dwa, może wcześniej jego zmiennikiem. No bo jak już sięgać, no to po najwyższe cele. No pewnie, że tak, że patrzeć do góry, nie... I to jest, jak to pan powiedział, właśnie moje marzenie, być w tej reprezentacji godnym zastępcą przede wszystkim Łukasza Piszka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli wiemy już troszeczkę więcej o tobie, znamy twoje początki kariery. Jak się dzieje w Śląsku, wszyscy wiemy. Patrzymy na górę tabeli, Śląska nie ma. Patrzymy na górną część tabeli grupy spadkowej, Śląska nie ma. Powróćmy do ostatniego spotkania z Piastem Gliwice. Mamy przygotowany materiał filmowy przez kolegów Śląsk Wrocław TV dotyczący kulisów tego spotkania. Plany, zamierzenia były takie, żeby pojechać tam po 3 punkty. Co twoim zdaniem nie wyszło? Jakie czynniki się na to złożyły? Tak jak ty to widziałeś już z perspektywy czasu i z boiska po swoim występie. Mieliśmy dziś odprawy właśnie z trenerami i każdy był zgodny jednego zdania, że zabrakło tej agresywności przede wszystkim, że Piast wyszedł na boisko i było widać po nim, że chcieli wygrać ten mecz, że bardzo im zależało. No u nas tego niestety nie było. Nie wiem, z czym to było związane. Ale podobnie, jeśli pozwolisz, że ci przerwę, pierwsza połowa meczu z Krakowią, trener Urban mówił identycznie. Byli chłopcy do bicia i chłopcy, którzy chcieli bić. Ja mówię oczywiście w dużym cudzysłowie w przenośni. Ta Krakowia, oddając tam ponad 20 strzałów na bramkę, Śląsk może kilka, nieważne czy celnych, czy nie, była agresywna. W drugiej połowie dopiero lepiej zaczął grać Śląsk. To co, brakuje wam agresji? Czy nie wiecie, że trzeba po prostu bić się walczyć o swoje, bić się o wszystko? Nie, no myślę, że to każdy chłopak z drużyny sobie zdaje sprawę, o co gramy i co się może wydarzyć. No już praktycznie w tym tygodniu, bo w tym tygodniu gramy 3 mecze, już może być praktycznie wszystko jasne. Dlatego po tym meczu szczerze sobie porozmawialiśmy, każdemu co leży na sercu. I myślę, że w meczu z Ruchem będzie to już widać na boisku. Zanim przejdziemy do meczu z Ruchem, mamy również przygotowane materiały filmowe z treningu. Powróćmy jeszcze jednak do tego spotkania. W konsekwencji jednego z najsłabszych wydawało się, że już słabiej grać nie można, niż na przykład to miało miejsce w meczu z Górnikiem Łęczna. A okazuje się, że momentami ta gra w meczu z Górnikiem Łęczna nie była wcale taka zła. Niewykorzystane okazje natychmiast się zemściły i gracze Górnika
którzy no, być może podbudowani świadomością, że opuszczą ostatnie miejsce w tabeli. Wam przecież też tej motywacji czysto sportowej nie brakuje, bo choćby z racji jakichś premii po zakończonym sezonie zawsze lepiej zająć nawet w tej grupie spadkowej miejsce wyższe, dziewiąte, dziesiąte, niż jedno nad tym, które już no, gwarantuje spadek, jeśli tak można powiedzieć. No tak jak pan powiedział, no każdy bije się o najwyższe cele, najlepsze miejsce przede wszystkim w tabeli. No wiemy, jaka jest sytuacja i każdy punkt jest teraz ważny. I tak jak pan powiedział, to był jeden z najgorszych naszych meczów teraz z Piastem. No i trzeba to odmienić, bo przyjeżdża Ruch, też ciężka sytuacja w tabeli, mamy po tyle samo punktów i myślę, że to będzie bardzo ważne spotkanie, w którym nic nie może już zabraknąć, nie może na pewno zabraknąć agresywności, nie może nikt odstawiać nogi, bo to jest walka o 3 punkty, nie tak jak przed podziałem o 1,5, tylko o 3 punkty i to będzie bardzo ważny dla nas mecz i tak, każdy o tym doskonale wie. No to popatrzmy przez chwilę, pewnie i posłuchajmy. Takie podejście bardziej mentalne, bo po analizie, którą przeprowadziliśmy sobie dzisiaj przed treningiem, to stworzyliśmy sobie nawet grając słabo fajne sytuacje. I na pewno wyciągnęliśmy wnioski i nawet dzisiejszy trening. Też rozmowa między nami była wczoraj dosyć taka konkretna i musieliśmy sobie uświadomić, w jakiej tej sytuacji jesteśmy. I nawet dzisiaj na treningu naprawdę pokazaliśmy, że można walczyć, tylko po prostu przenieść to na ten mecz, na te mecze, ale o punkty. Ja mogę tutaj z mojej strony zapewnić kibiców, że naprawdę będziemy walczyć i nie odstawimy nogi. To mogę obiecać i tak będzie. Mariusz Pawełek oczywiście nie słyszał tego, co mówiłeś przed chwilą w studio, ale to były pisz, wymaluj twoje słowa. Ty też nie wiedziałeś, jakiego on udzielał wywiadu. Widać to zaangażowanie. Wszystko niby gra, a później przychodzi do meczu jedna nieudana sytuacja. Czy to jest kwestia, nie wiem, może słabszej odporności psychicznej? No ciężko mi powiedzieć, czy to jest problem w głowie. Bo tak, no nie wiem, co każdy chłopak sobie poszczególnie myśli, ale myślę, że nie, że widać, że jesteśmy tą drużyną, atmosfera jest bardzo dobra w drużynie, każdy pójdzie za każdym w ogień, to panu gwarantuję. No tak jak on powiedział, nie widziałem Mariusza wywiadu, ale no każdy jest z jednego zdania, że no ta agresywność jest przede wszystkim, teraz jest bardzo ważna w tych meczach i każdy sobie zdaje z tego sprawę. Mariusz Pawełek, no trudnej sytuacji, nie najlepiej spisywał się w poprzednich meczach, a może po prostu kibice, którzy mają oczywiście do tego prawo, błędy bramkarzom, obrońcom rzadko kiedy się wybacza, bo one decydują o stracie bramek. Napastnik, jeśli nie trafi ze 4-5 razy sam na sam, ale w końcu zdobędzie jedną bądź drugą bramkę, na przykład zwycięską, kibice to zapominają. Taka troszkę niewdzięczna rola, a mimo to te słowa, że ja mogę mówić w swoim imieniu, ale sądzę, że myślimy wszyscy podobnie, gwarantujemy, że no będą dawać siebie wszystko. No tak, Mariusz jest na pewno bardzo odpornym zawodnikiem i przede wszystkim bardzo doświadczonym, także jemu myślę to gdzieś nie ciąży. Ale tak jak pan powiedział, no wszyscy sobie zdajemy sprawę, o co gramy
ja już powtarzam to któryś raz, ale no, na ten moment to jest najważniejsze. No, wyjść na boisko, nawet nie musimy grać ładnie, ładną piłkę. Teraz się liczą punkty, zaangażowanie, jeden za drugiego i to jest cel na najbliższy mecz i przede wszystkim wygrana z Ruchem. Ruch, drużyna, no bardzo moim zdaniem nieobliczalna, stać ją na bardzo wiele. Zmieniony trener, jest Gucio Warzycha, który ma odbudowywać, przywrócić Ruchowi czasy świetności, kiedy on występował w tej drużynie. Często tak bywa, że jak przychodzi nowy trener, jest taka euforia, ci zawodnicy mniej doceniani zaczynają wierzyć w siebie. Podobnie było w Śląsku, po przyjściu Jana Urbana chwalił bardzo Sitorierę, chwalił ciebie w przygotowaniach, odzwierciedliło się to miejscem w pierwszej jedenastce i później gdzieś przychodzi jednak załamanie. Ja wiem, że jesteś młodym zawodnikiem. Twoje dotychczasowe występy i przynajmniej oceny, czy w prasie, czy innych dziennikarzy mówią o tym, że ty starasz się i wypadasz stosunkowo nie najgorzej, biorąc pod uwagę tych zawodników takich jak Ryota Morioka, którzy mają predyspozycję bycia rzeczywiście gwiazdą, tym bardziej, że pokazali to po przyjściu do Śląska, że stać ich na wiele. I ktoś kiedyś użył takiego określenia, że nie wszyscy będą umierać za Śląsk, kończą się kontrakty. Czy nie ma z tego tytułu jakichś podziałów, nie ma jakichś rozmów o tym, że jedni markują grę, jedni nie, jedni dają z siebie wszystko. Trudno powiedzieć do Mariusza Pawelca, że on kiedykolwiek może udawać grę, bo ten człowiek zawsze gra na 200%, podobnie jak i ty i wielu innych, a może to troszeczkę wygląda inaczej. Znaczy, tylko twoje prywatne odczucia. Bo ja nie mówiłem, że tu będzie łatwo w studiu, jak widzisz. I to akurat w rozmowie z młodym piłkarzem. To moje prywatne uczucia są takie, że na pewno gdzieś to siedzi poszczególnym zawodnikom, tym, którzy nie mają kontraktu. Bo ja wychodzę na pełnym zaangażowaniu, wszędzie wstawię nogę, bo nie mam się o co bać. No już podpisałem kontrakt w Śląsku i teraz wszystko robię dla dobra drużyny. No. A jak zawodnik ma gdzieś końcówkę kontraktu, to w moim odczuciu myślę, że jednak w głowie gdzieś może być lekkie zawahanie, ale to jest tylko moje. Nie wiem, co sądzą ci zawodnicy, którym kończą się kontrakty, ale moim zdaniem myślę, że gdzieś to może być lekki problem. Chociaż wiem i widzę po treningach i po rozmowach z tymi zawodnikami, że nie ma żadnego liczy zawahania. Liczy się tu i teraz. Liczy się tu i teraz i dobro drużyny przede wszystkim. A ja mogę ci pogratulować. Dobrze opanowałeś sztukę dyplomacji. To było bardzo trudne pytanie i rzeczywiście wybrnęłeś z tego w sposób właściwy. Nasi koledzy z Śląsk Wrocław TV przygotowali taki spot reklamowy zachęcający kibiców, bo bez kibiców sport w ogóle nie ma racji bytu. Ci kibice nieraz mieli do was pretensje, ale są z wami. Ci, których często się ocenia za nie najlepsze zachowania, jeśli na to zasługują, jak najbardziej, trzeba ich potępiać. Ale oni są w tych trudnych chwilach, większość z nich przynajmniej, ci tak zwani niedzielni piknikowi, jak ich nazywacie, przychodzą tylko wtedy, kiedy jest dobrze. A wam przecież potrzeba pełnych stadionów właśnie teraz. Popatrzmy wspólnie na ten spot, a później jeszcze dwa słowa na temat kibiców. W zasadzie trudno to skomentować. Walczymy do końca. Są emocje, jest radość, jest walka, jest poświęcenie, czyli to wszystko, o czym mówiłeś. I teraz chyba taka wspólna prośba moja jako kibica, bo człowiek pracuje jako dziennikarz sportowy, ale kibicuje drużynie od wielu, wielu lat. I twoja jako zawodnika. Przychodźcie, pomagajcie właśnie w tych meczach o tę najwyższą stawkę, czy tak? Tak, wszyscy w drużynie jesteśmy zgodni, że potrzebujemy naszych kibiców, tym bardziej, że Śląsk Wrocław to jest wielki klub, wielkie miasto i potrzebujemy bardzo dużego wsparcia. Ja na przykład z mojej perspektywy na boisku bardzo dobrze się czuję, jak słyszę ten okrzyk. Od razu 100% do motywacji w moim odczuciu. Adrenalina wzrasta. I na pewno bardzo zachęcam kibiców
wiem, że niektórzy mogą być sfrustrowani, niektórzy nie, niektórzy są całym sercem i bardzo bym chciał ich zachęcić, żeby przyszli w sobotę na stadion, wspierali nas w tym trudnym momencie, a ja mogę zagwarantować tyle, że na pewno każdy zawodnik odda serce za klub i razem damy radę. Sobota, godzina 18, Stadion Miejski we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkich. Myślę, że na ten apel trzeba odpowiedzieć pozytywnie, wziąć znajomych, przyjść, pomagać Śląskowi właśnie poprzez to dodatkowe wsparcie. Moim i Państwa gościem był Kamil Dankowski. Człowiek młody, ale w ogniu trudnych pytań bardzo się wybronił. Gratuluję Ci. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Zobaczymy się za tydzień o zwykłej porze.